Cześć Warszów, jesteśmy w naszym skwerku, gdzie jest pump track. Wszystko mamy, wszystko jest pięknie. Natomiast no, dziki pokazują, do czego są zdolne. Oczywiście rozkopany cały skwerek. I teraz jak można było temu przeciwdziałać? Miałem możliwość w tamtym roku zrobienia w budżecie obywatelskim, w zasadzie projekt był przygotowany na ogrodzenie tego miejsca. Wiem, że ludzie szukają miejsc, gdzie mogliby wyjść z pieskami, gdzie mogliby sobie pospacerować. Mamy takie miejsca, nie róbmy nowych. Po prostu te miejsca, które już mamy, musimy lepiej zagospodarować. Tutaj trwa też budowa budynków komunalnych, na szczęście. Takie mamy zapewnienia. Fajnie by było, żeby ten park, taki malutki, ale jednak nasz park, nasze miejsce, gdzie możemy spacerować, gdzie możemy iść z pieskami, gdzie możemy iść z dziećmi, gdzie możemy spędzić czas, zagospodarować w lepszy sposób, zrobić ogrodzenie. Mamy tutaj śmietniki, mamy tutaj ławeczki, mamy też bagno. Tak to wszystko naprawdę można przy odpowiednim odwodnieniu ogarnąć. Tak, ten śmietnik jest sierotą. Musimy znaleźć jakąś firmę zastępczą, która się tym zajmie, albo dołożyć do kontraktu firmy, która zajmuje się tutaj porządkowaniem terenu, aby również ten śmietnik opóźniała na bieżąco. Teraz jest opóźniony, ale cały czas opóźnienie tego śmietnika wymaga od nas, od ludzi, którzy zauważą, że ten śmietnik jest pełny, no niestety interwencji. Każdorazowo jest to potrzebna interwencja w urzędzie miasta, aby opóźnić akurat ten śmietnik. To piękny teren. To piękny teren, gdybyśmy go ogrodzili, mielibyśmy cudowne miejsce do spacerów. Moglibyśmy tutaj spokojnie pieska wypuścić, nie uciekłby i żaden dzik, żadna dzika zwierzyna nam tutaj nie wejdzie, jak ten teren będzie ogrodzony. Więc myślę, że fajnie by było, gdybyśmy w następnym budżecie obywatelskim oddali na to głos. Ja postaram się zmobilizować wszystkich bez względu na jakieś tam opcje polityczne, czy bez względu na wszystko. To jest nasze miejsce. Zróbmy to razem. Pozdrawiam. Cześć Warszów. Jesteśmy na skrzyżowaniu ulicy Barlickiego i ulicy Sosnowej, gdzie jest nasz cudowny, nie do końca dobrze zagospodarowany taki skwer, park. Mało drzew, no ale powiedzmy, że to jest takie miejsce, gdzie można było sobie spokojnie posiedzieć z dziećmi, czy wypuścić pieska, żeby sobie polatał. Natomiast w tym momencie nie możemy tego zrobić. Powód jest bardzo prosty. Teren nie jest ogrodzony. A ze względu na to, że teren nie jest ogrodzony, naszymi gośćmi w tym miejscu są dziki. Jest pięknie przeorany teren, pięknie, naprawdę, jakby rolnicy robili wykopki. No, niestety dziki ogarnęły tak pod siebie ten teren, że nikt tutaj nie wejdzie, a co dopiero wyjechać jakimś wózkiem z dziećmi. No, jest to niemożliwe. Ale jest rozwiązanie. Jest rozwiązanie, bardzo proste. Jest to 220 metrów ogrodzenia. Ogrodzimy teren. No teraz wyrównywanie tego wszystkiego to tylko wydawanie pieniędzy dosłownie w błoto. Dlatego, że dziki i tak przyjdą i zrobią tutaj swoje. Nie sądzę, żeby znalazł się jakiś szaleniec, który temat zrobi i będzie teraz wyrównywał to, bo to nie ma żadnego sensu. Zwróćcie uwagę na szkody, znaczy na szkody, na działalność dzików. No, mają możliwość wejścia, no to sobie dłubią za robaczkami. Rozwiązanie proste. Ogrodzenie. Nie szukajmy nowych miejsc. Znaczy możemy szukać w sumie nowych miejsc, natomiast zagospodarujmy to, co już mamy gotowe. Jest altana. Jak będzie ogrodzenie? Można tutaj będzie zrobić jakiegoś grilla. No mamy takie dwa miejsca obok siebie. Jedno jest tutaj, na skrzyżowaniu między Sosnową a Barlickiego. Po prostu najzwyczajniej w świecie trzeba to zagospodarować, ogrodzić
i będziemy mieli piękne miejsce do przyjścia na spacerek z naszymi dziećmi lub też z naszymi pieskami. Tutaj wystarczy 220 metrów ogrodzenia, mamy piękny skwerek. Można wtedy, dopiero jak już będzie ogrodzone, można pomyśleć o jakichś takich dróżkach. Po co szukać, jak mamy? 220 metrów ogrodzenia, sprawa załatwiona.